Jak to? Ale w które? Bo nie bardzo wiem. To w tą pętelkę linki? Tak, tu w tą. Może być w pętelkę, tak. Tu? Tak. Chyba tak nie powinno być, ale... Ja to bardziej wkładam w to, wiesz. Mamy burzę, pierwszy nocleg. Śnieg, wyjące krowy. Byki w sumie. Kupa błyskawic. Jest nieźle. Miało dzisiaj padać 2 mm, a pada ze 22 mm. Marcin, żyjesz? No się nie żyje. Wciąż masek. Na razie. Nie wiemy, czy się lubią, czy się nie lubią. Bo wczoraj na to nie wyglądało. Ale dzisiaj, jak widać, są w wielkiej przyjaźni i komitywie. Dzisiaj będzie jajku. Marcin swoje gary wystawił. O, sól, żeby nie zapomnieć. I ten, ta przyprawa. Jajecznica z pomidorami suszonymi i jakimiś różnymi innymi jeszcze. Słuchaj, to trochę mi za gęste wychodzi. No to dolej. Chłopacy jak zwykle się ociągają. Poczekam tu na nich. No prawie jesteśmy! 9 maja 2013 pagubili w lawinie. Urodzeni 72, 68, 95. I dedykacja. Nie umiem jej przeczytać. Chłopaki jak zwykle rwą do przodu. Już prześcigamy najniższe partie lodowca. Jesteśmy na wysokości najniższej kaskady. Tak, tak wygląda dzika Gruzja. Wszyscy krzyczą do siebie, rozmawiają. Tam jest po prostu jeden wielki ludzi. Saigon. Właśnie mówią, że będzie bardzo zła pogoda. Dziś, jutro i pojutrze. Mr. Google chyba się pomylił, ale pewni nie jesteśmy. Marcin idzie teraz na rekonesans. Zobaczymy, co to będzie. My mamy lepszą prognozę. My mamy lepszą prognozę, dokładnie. W ogóle nie pada i nie mówimy. U nas na Mountain Forecast było słońce non stop, zero wiatru, zero śniegu, zero deszczu. I my wierzymy w tą prognozę. A przeżyliśmy najdłuższą burzę w życiu. Tak. Wiążę sobie kokardkę, żebym miał ładnie, bo wiesz, szkoda, że uprzęży nie założyłem, bo mam tak, raki pod kolor, uprzęż i kurtkę pod kolor. A tam dziewczyny są w schroniku. Ale dziewczyny. Ja na tym myślę. Alpinist. No to gdzieś o 10:00 dobrze by było być na górze. No. Myślę, że wcześniej nawet by się, jakby się udało, to było super. 6 godzin, a 3 to jest 9:00. No tak. Tak mniej więcej.
Damy radę. To jak nie my. No raczej. Jak nie, jak tak. No, widoczność nam się popsuła w ciągu 15 sekund. No, robiliśmy dzisiaj 400 metrów, bo do 430. Nie wiadomo komu wierzyć, czy mapie, czy GPS-owi Grześka. W każdym razie circa 400. No i myślę, że to niezła aklimatyzacja na jutrzejsze wyjście, albo pojutrzejsze. Znamy drogę. Tutaj tą drogę przez jak to pierżyska. Jak nam nie zasypie, to znamy. Pierżyska. Kto to wymyślił taką tutaj trasę? Mogę trochę jakieś ścieżki ułożyć, czy jak? Po co ci kask, jak taki kamień zapierdala? Jak cię padnie, to ci ręka połamie. To nie wiem, co. Nie ma sensu tu kasku. Tu nie, ale tam wiesz, jesteś na tym. Jesteś na lodowcu. Możesz paść szczelinę, to może się przydać, tak? Nie, no tak. Generalnie wiemy, gdzie spadają kamienie. Wiemy, gdzie byki atakują. Wiemy, mamy 14 kasków przeciw kamieniom, oczywiście. Nie wiem, ja tam brałem kask. Wiemy, ja gdzie jest najdroższe schronisko w górach. I wiemy, gdzie jest najbardziej zabrudzone schronisko w górach. Związane stodołą, albo zagrodą bardziej. Ale skorzystaliśmy z jej uroków, ponieważ huraganowa pogoda powyginała nam namiot. Waletowaliśmy w pokoju ludzi z Bytomia, którzy nas przyjęli w potrzebie. Byli bardzo sympatyczni, zrobili nam wieczorem czytanie, co to było? Detektywa. Teraz powoli zmierzamy do naszej stodoły, w której chłopaki będą jedli obiad. Znowu będą jedli. To specjalnie dla mojej żony. Jak będzie wkładał do paszczy. Uwaga. Długo przeżywa. Przeżywa i przeżywa. Jest nagrane. Spaghetti bolognese. Z sosem sojowym i z czym tam Marcin dodał. Pokażcie twarze do słońca. Do słońca twarzy. O. To znacznie lepiej. Jutro atak. O godzinie 3. Mamy wideo oświetlenie teraz odpalone. Kończy nam się jedzenie, więc musimy jutro zdobyć górę. Dokładnie. Jest już wieczór, zasięgu jak zwykle nie ma. Zasięg jest... Nie wysyłamy do was SMS-ów. Zasięg jest koło klozetu, więc chyba jasne, że tam... Klozet jest 100 metrów poniżej tej stodoły. Wieje jak cholera. Staliśmy. Zjemy. Pójdziemy. Dojdziemy. Wrócimy. Marcin coś robi, co robisz? Marcin, co robisz? Boję się. Weź mnie poświetl, bo mnie nie widać. No Marcin się nie ostrzy, no. Co, ja taki niewyraźny jestem? Marcin? Ten, no tu? Się ładuje. Dobra. Panowie, jesteśmy na jakieś 3950. Jest pogoda, jest nieźle. Trochę dmucha, za nami fajne. Też idą. No i tak to mniej więcej wygląda. Trzeba pracować. I jeszcze raz pracować. No i to by było na tyle, bo mi odpadła ręka.
jednej ręce. To są skutki wysokości. Nie idziemy, bo zimno strasznie. Bazy z 3700 do Skazbegi następnego dnia po wejściu na szczyt. W nieco bardziej śnieżnej scenerii opuszczamy ten przybytek. Wszystko jest w mgle, w mleku. Stąd zwycięzca. Rzekasz zwycięzca? Zwycięzca Marcin. Panowie zakładają raczki, podczas gdy moje to już na nogach i się wgryzają w lodowiec. A oto jedna z typowych gruzińskich cech na lodowcu. Koń. Dziękuję bardzo, koniec nagrania.